Cześć, witamy Was w księgarni Tarabuk. Dzisiaj opowiemy Wam o pozaksiążkowych polecajkach. Tak, zgadza się. Filmik jest zainspirowany innymi filmikami tego typu, zwłaszcza filmikiem Asi z kanału The John Stark i Asi i Gosi z kanału Tu Czytam. Zaczniemy sobie od wydarzeń kulturalnych. Natalio, co ciekawego się wydarzyło w zeszłym roku? Tak, ja chciałabym Wam opowiedzieć o niewidzialnej wystawie, w której wzięłam udział w zeszłym roku, oraz również o kolacji w ciemnościach, która jest to jakby uzupełnieniem niewidzialnej wystawy. Aha, i co to jest ta niewidzialna wystawa? Tak, polega to na tym, że na chwilę zanurzamy się w świat osób niewidomych, zostawiamy telefony, zegarki w szatni, a potem wraz z przewodnikiem wkraczamy w totalną ciemność i przechodzimy z pokoju do pokoju, z sali do sali, w której każda pozwala nam na inne doświadczenie. Jedna sala jest na przykład lasem, w którym możemy dotknąć drzewka, jakichś ptaków, różnych zwierząt. I gdzie to jest? To jest w Warszawie przy placu Zawiszy. Okej. I ta kolacja potem w tym samym miejscu, tak? Tak, tylko to są dwa osobne wydarzenia, na które trzeba się osobno zapisać. I kolacja no, rzeczywiście jest podobna, to znaczy również spożywa się tak kolację w totalnych ciemnościach, jest się obsługiwanym przez niewidomego kelnera, trzeba wcześniej wybrać menu. Tak. I dopiero potem można sobie porównać... Znaczy tak, wybieramy menu albo wegetariańskie, albo mięsne i dopiero na końcu możemy sprawdzić, czy co zgadliśmy, jedliśmy. Co jedliśmy. Powiem Wam, że na mnie zarówno ta wystawa, jak i kolacja wywarły ogromne wrażenie. Nie spodziewałam się, że rzeczywiście znajdę się w totalnej ciemności, ponieważ jak wchodzimy do ciemnego pokoju, to prędzej czy później nasz wzrok się przyzwyczaja, tak? I zaraz, wiadomo, rozróżniamy kontury. Zaczynamy widzieć. Tam znajdujemy się naprawdę w ciemności od początku do końca, nic nie widać. Trzeba korzystać z pozostałych zmysłów i jest to doświadczenie bardzo poruszające. We mnie wywołało dużo lęku. Naprawdę czułam się tak niespokojnie, nie mogąc polegać na swoich oczach. No i naprawdę mam wielki szacunek do osób niewidomych, że radzą sobie z tym na co dzień i uważam też, że byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie dla młodzieży. I że naprawdę szkoły powinny zabierać młodych ludzi, tak, żeby rozwijać ich empatię i no i właśnie dawać możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia. Super. Tak, naprawdę bardzo gorąco polecam obie rzeczy. Ja w zeszłym roku jakoś nie brałam udziału w jakichś specjalnych wydarzeniach kulturalnych, czyli może tutaj w tej kategorii zamieściłabym też targi książki i nie jeżdżę specjalnie na targi książki, oprócz co roku pojawienia się na warszawskich targach książki, ale to też jest, mam wrażenie, że coraz bardziej wydarzenie komercyjne nastawione na taką skalę i warto może na nie pojechać, tylko jeżeli chcemy się spotkać z jakimiś konkretnymi autorami, więc trzeba wtedy sprawdzać, o której godzinie i przy którym stoisku oni będą. I to jest dla mnie w sumie takie najfajniejsze w całych targach, ale jeżeli chodzi na przykład o kupowanie książek, no to nie polecam. Okej, to co tam masz jeszcze u siebie? No nie mam nic już tutaj w tej kategorii. A ty masz? W tej kategorii już nic nie mam. No to dalej. Co teraz? Dalej. Dla osób, które interesują się psychologią, powiem Wam, że ja w tym roku zaczęłam słuchać sobie wykładów zamieszczanych na YouTubie przez Uniwersytet SWPS, Strefę Psyche. I jeżeli pani reżyser się zgodzi, to możemy Wam podlinkować kilka wykładów, które mi się podobały. Uważam, że stanowią one świetną właśnie okazję dla osób, które interesują się psychologią, do poszerzenia swojej wiedzy, ponieważ są to wykłady opierające się na badaniach naukowych, prowadzone przez profesorów uniwersyteckich. No i wybierane są zazwyczaj naprawdę bardzo, bardzo ciekawe wykłady, tak? Które się nie dłużą. Tak. I tak, ja je bardzo polecam.
Słucham sobie w pracy i o dziwo bardzo mi się pomagają skupić. O. Wiem, że jest to wbrew logice, ale tak, dwie korzyści. Super. A ja w sumie może wrócę do poprzedniej kategorii, bo ja mam to tu rozbite na dwie, ale to w sumie jest powiązane, bo zapisałam sobie sztukę teatralną, którą widziałam niedawno, bo w grudniu w Warszawie w Teatrze Polonia. I to były Zapiski z wygnania, które są adaptacją wspomnień Sabiny Baral, która jako 19-20-letnia dziewczyna musiała uciekać razem ze swoją rodziną z Warszawy w 1968 roku. I jest to monodrama z Krystyną Jandą w roli głównej, która odczytuje te zapiski, które były sztuka jest wyreżyserowana przez Magdę Umar, a adaptacja jest stworzona też przez Magdę Umar i Krystynę Jandę wspólnie. Zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Wydaje mi się, że też właśnie chociażby młodzież szkolna powinna to zobaczyć, aczkolwiek kolejnego dnia rozmawiałam ze swoją uczennicą, która właśnie też była na tym spektaklu i jej się nudziło. Także to tak. No ale ja wam bardzo polecam. A ile uczennica ma lat? Pierwsza liceum. Także to. Jeszcze ma czas. Ale ja polecam. No dobrze. Następną rzeczą, którą chciałabym wam polecić do słuchania audiobooków jest aplikacja Voice, którą odkryłam w tym roku, ponieważ wcześniej korzystałam z oprogramowania, które miałam w telefonie, co prowadziło do tego, że zawsze mi się ten audiobook gdzieś cofnął, zatrzymał, potem już nie pamiętałam, gdzie skończyłam, musiałam tam szukać. Ta aplikacja Voice ani razu mi się nie zawiesiła, nawet jeżeli ją wyłączałam, potem była dokładnie w tym samym miejscu. Jeżeli słuchacie przed snem, to możecie sobie ustawić na przykład, że za 10 albo 15 minut wam się wyłączy, tak, żeby cały ten audiobook nie przeleciał, kiedy wy będziecie smacznie spali. Także bardzo, bardzo ją polecam, bardzo fajna jest. Jeszcze dodam, że inne aplikacje, które ściągnęłam wcześniej na telefon, w ogóle nie były w stanie znaleźć audiobooka na moim telefonie. O. Tak, no to się udało. A Voice od razu. No tak. To super. No dobra, to co, przechodzimy do seriali? Czy jeszcze chciałabyś coś powiedzieć takiego pozafilmowego? Pozafilmowego? Nie, na razie niekoniecznie. Okej. Okay. To teraz przejdziemy do seriali. I ja mam 3. Ty masz 4, tak? Ja mam 4. No to zaczynaj. Znowu. Dobrze, więc ja mam 2 seriale Netflixa oraz 2 seriale z Amazon Prime. I tutaj powiem, że seriale lubię zdecydowanie inne od książek, których czytam, ponieważ bardzo lubię oglądać sensacje i jakieś filmy szpiegowskie, thrillery, tak, a książki takie rzadko czytam. Więc jeśli chodzi o seriale, to dwa zapadły mi najbardziej w pamięć, ponieważ oglądałam je z wielką przyjemnością. To są takie seriale, że nie można się od nich naprawdę oderwać. Jeden nazywa się Mac Mafia i związany jest z przestępczością zorganizowaną. Główny bohater pochodzi z rodziny rosyjskiej mafii, natomiast próbuje się od swojej rodziny odciąć, kończy prestiżowe studia w Londynie. No niestety jednak tutaj odciąć się od rosyjskiej rodziny się nie da. Akcja toczy się w kilku krajach i właśnie w Anglii, i w Rosji, i w Izraelu, i gdzieś tam była w Kolumbii też. I naprawdę chcę się oglądać każdy odcinek. A drugim serialem z Amazonu również jest Jack Reacher. No tak. Ale nie jest to ten Jack Reacher, który jest na Netflixie. To jest inny serial z Johnem Krasińskim w roli głównej. I tutaj podobnie, świetny serial akcji, który przenosi się między Stanami, Bliskim Wschodem, Francją, w kilku językach. Ale jest to adaptacja książek Jacka Reachera. Tak, oczywiście. I znowu, tak, bardzo wciągający.
A książki czytałaś? Nie, nie czytałam książek. No właśnie mówię, że chcę książek. No takich właśnie. Nie chce mi się czytać. Natomiast jeszcze powiem, że to jest ciekawa perspektywa, która pokazuje właśnie dlaczego, nie wiem, emigranci we Francji się radykalizują, co doprowadza tak, do tego, że wybierają, tak, że podejmują takie decyzje, a nie inne. I uważam, że jest to fajne, że jest też ta druga perspektywa pokazana. No właśnie, także polecam. Super, super. Dobra, a ty? A ja mam po pierwsze Godless, serial z Netflixa. I tutaj pozdrawiam panią Anię, bo ostatnio z kanału Czytam i Piszę, bo ostatnio bardzo się uśmiałam, jak powiedziała, że nie ma żadnych Netflixów ani żadnych innych fixów. Uwielbiam. Także pozdrowienia. I jest to serial, który został okrzyknięty feministycznym westernem. I nie wiem, czy ja bym go tak nazwała do końca, ale faktycznie jest tam bardzo dużo postaci kobiecych. Nawet do tego stopnia, że akcja dzieje się w małym miasteczku, w którym zginęli wszyscy mężczyźni. I zostały same kobiety. I pokazuje to, jak to miasteczko funkcjonuje, jak działa i jak potem nawiązuje się kontakt z potencjalnym kupcem tej kopalni i jak wyglądają negocjacje. Ale oczywiście no, to jest tylko jeden z wątków. Jest tam wiele różnych innych jeszcze wątków. Główny wątek jest taki bardziej związany z taką szajką i poszukiwaniem jednego dezertera z tej szajki. Ale bardzo mi się podobał. Naprawdę fajny klimat westernu i polecam ze względu chociażby na właśnie postaci, które są na to, jak są przedstawione, jak są pokazane. Okay. Drugi to serial z HBO. Jest to serial, który jest inspirowany postaciami, historiami dziejącymi się w miasteczku Castle Rock Stephena Kinga. I bardzo mi się podobał. Bardzo fajnie jest zrobiony, jest trzymający w napięciu. Do końca tak nie wie się, co tam się naprawdę wydarzyło i wydarzy. Także polecam. To dwa. Teraz ty. Okej, ja mam jeszcze dwa seriale Netflixa. Jeden to jest Juna Bomber, a drugi to jest Bodyguard. Oba seriale są kryminalne w zasadzie. No i tak już mówiłam wcześniej, super się oglądają. Juna Bomber jest na faktach, jest historią opartą na faktach, ale myślę, że najlepiej obejrzyjcie trailer, nie ma co opowiadać. Nie słyszałam o tym nigdy. O, proszę. Dobra, to mój ostatni to jest Star Trek. I może dodam też, podobnie jak Natalia, nie czytam takich książek, jakie seriale oglądam i nigdy nie sięgam praktycznie po science fiction. A tutaj Star Trek, ten nowy Star Trek, bo mówię o nowym Star Treku. Nie pamiętam już teraz właśnie, kto zrobił ten nowe sezony, teraz się zaczął już drugi, ale bardzo mi się podobał i też ma bardzo ciekawe postaci. Główną postacią jest czarnoskóra pierwsza oficer statku, który ginie i ona jest potem zdegradowana do jakiejś bardzo niskiej rangi, w ogóle to miała być uwięziona, ale po interwencji innej postaci wraca na statek i co się dzieje, to obejrzyjcie. Okej. I co jeszcze nam zostało? Inne. W innych ja mam mydlarnię, którą poznałam w zeszłym roku i do której miłością zaraziłam Dagmarę. Nazywa się Cztery Szpaki i robi bardzo fajne mydełka, peelingi do ciała, dezodoranty. Wszystko na bazie naturalnych kosmetyków. I no, w zasadzie się uzależniłyśmy obie od tej marki. Tak, to prawda. Także pięknie pachnie. Jest naturalne. Polska firma przede wszystkim. Także polecamy. Dobra, to jeszcze ostatnia rzecz, o której wam powiem. Jest ze względu na YouTube rzeczą najważniejszą.
ponieważ to w zeszłym roku właśnie dzięki Dagmarze odkryłam polskiego booktuba. Pamiętam ten moment, kiedy obejrzałam pierwszy film, kiedy jechałam w pociągu do Krakowa. Tak, i to był odcinek krótkiej przerwy. No tak. Tak. A teraz same stałyśmy się częścią tej społeczności. Tak jest. Nie no będziemy was wymieniać wszystkich. Komentujemy wasze filmiki, więc wiecie, że was oglądamy i bardzo lubimy i bardzo gorąco pozdrawiamy. Tak, jak najbardziej. No dobra. Ja w innych miałam jeszcze parę rzeczy, ale już nie mogę się skupić, więc... Pa! Pa!